na wysokości 188,5 metra. To wzgórze było 5 metrów wyższe i tu wznosiły się świątynie jeszcze pogańskie. To była zresztą góra życiowa. Przy zagrożeniach dawano znać i odbierano w drugim sanktuarium w Kotłowie, ewentualnie w Wysocku, jak wiemy, bo to jest wasza macierz, początek Ostrowa przez Wysocką. To mówiono, te trzy góry się widziały. Kult pogański. Niektórzy nawet się domyślają, że mógł tutaj dotrzeć do Kalisza i święci, czy jeden, czy jeszcze wtedy w braterstwie, święci Cyryli Metody, czyli 100 lat przed oficjalnym chrztem Pana Jezusa. Dietmar, biskup, pisze w kronice z roku 1100 któregoś, że przestało istnieć kaliskie biskupstwo, a takiego w kościele rzymskokatolickim nie było. Więc niektórzy historycy, niektórzy ostrożnie mówią, że mogli tu założyć właśnie bracia Sołuncy, Cyryli Metody biskupstwo. No i wiadomo, jakby się Gród ochrzcił i tam, powiedzmy, pan kaliski, no to tak. Więc niektórzy mówią, że mogło nawet i tutaj być ten początek taki przedchrześcijański, chrześcijański. Na terenie naszej parafii były prowadzone wykopaliska. Najstarsze groby pochodzą sprzed V wieku przed Chrystusem, potem z okresu rzymskiego i znaleziono dwa krzyże. Jest opis tych wykopalisk na terenie Zadowic i naszego Sobocina nad Prosną, ale no, to była cenzura w 1951 roku, więc o tych krzyżach wykreślono. Natomiast mówiono, że w Muzeum Łódzkim znajduje się właśnie dwa krzyże z I wieku po Chrystusie. Czyli jak byli na szlaku bursztynowym, no bywali też chrześcijanie i ten znak nam tutaj przynieśli. Także historycznie, że tak powiem, siedzimy mocno, no to tu przed nami byli Ajrysie, tu były tereny celtyckie. Również w Ciechocinku wydobywali sól Celtowie 400 lat przed narodzeniem Chrystusa. O. No, potem ich wypierały inne ludy, tam się przenieśli do Bretonii i do Irlandii. Tak więc historycznie, powtórzmy mocno. Parafia udokumentowana, no to 1295 rok, czyli ma ponad 700 lat, kiedy tu już była pierwsza wizytacja, ale według takiego wszelkiego prawdopodobieństwa tu były jednocześnie początki chrześcijańskie. Najpierw należeliśmy do diecezji poznańskiej, bo ona była pierwsza, proszę pamiętać, przed Gnieznem było biskupstwo w Poznaniu. Pierwszy biskup nazywał się Jordan i był biskupem misyjnym, czyli całe te tereny do niego należały i to był rok 968. Potem już powstanie biskupstwo gnieźnieńskie, więc przejdziemy do Gniezna. Kiedy potem przyjdą zabory i Włocławek utracił Bydgoszcz i Gdańsk, a Gniezno utraciło te tereny do Częstochowy. Dlatego Włocławek od morza został odsunięty i przeszedł do Częstochowy, a powiedzmy nasze tereny miały mniej więcej taką historię, że do Kongresu Wiedeńskiego 1815 rok tu były Prusy. Potem sobie załatwili Rosjanie, że od Metterlinga dostali na Kongresie Wiedeńskim Kalisz i w ten sposób nasza parafia tak się lekko przesuwała, że za rzeką Żydów, a należał jeszcze do naszej parafii Żydów, bo to była pierwsza kolonia Żydów w XII wieku, kiedy Żydzi mieli przyjść do tego swojego raju, bo tak uważali Polskę, tu ich nikt nigdy nie prześladował, no to mieli taką kolonię Żydów i dzisiaj się nie używa tej nazwy kolonia Żydów, tylko po prostu Żydów, bo Żydowo to były majątki wykupione od polskich dziedziców.
to były Żydowo, a u nas jest dosłownie miejscowość Żydów, bo to była pierwsza kolonia i potem jak sobie tam załatwili interesik, no to już przenosili się do Kalisza. I Kalisz przed wojną miał porówno 30 tysięcy Niemców, Polaków i Żydów. O. Dzisiaj, no to tam powiedzmy, jak chodziłem po kolędzie przed laty w Kaliszu, no to czasem trafił się jeszcze prawosławny, bo to było miasto gubernialne, czyli wojewódzkie. No, jest trochę protestantów, ale to już tylko szczątki trochę. Jest kilkunastu Żydów, którzy dzisiaj odbierają majątki i tak dalej, to już resztę rzeczy nie. Nasze miejsce kultu jest zaznaczone już w XVI wieku, że obraz miał korony, że były kwiatki srebrne, złocone robotą snycerską, no więc to już takie powiedzmy miejsce kultu. Zasłynęły Chełce od koronacji Matki Bożej. Pierwsza koronacja, jaka odbyła się na świecie poza Rzymem, to była Jasna Góra. Łatwo sobie zapamiętać. 1717 rok. Pierwsza koronacja poza Rzymem. Z tej koronacji 8 września przywieziono obraz. On zasłynął łaskami. Naturalnie to kościoły kolejne były wszystkie drewniane. Nawet w roku 1154 tutaj przybyli z Ołbina. Kto z Państwa zna Wrocław, to wie, że tam są, tam byli benedyktyni. Dzisiaj są tam chyba karmelici. Na ulica Ołbińska, taki okrągły kościół. Więc jak tam benedyktyni, no czy ich było za wielu, czy... O, to przyszli tu do nas. I kościół nazywał się Świętego Wawrzyńca. Oni go bardzo często czcili. Potem przenieśli się na drugą stronę Kalisza i kościelnej wsi. Już tam byli aż do rozbiorów, bo w zamian za to, że księża popierali powstanie styczniowe, zabrali tu w naszym zaborze rosyjskim Magdalena, spotkanie z Panem Jezusem po zmartwychwstaniu, bo w dawnym kościele tutaj były trzy ołtarze. Ołtarze Matki Boskiej z tą kopią słynącą łaskami już po właśnie z Jasnej Góry, potem ołtarz świętej Marii Magdaleny i ołtarz świętego Józefa. Już tak chciałbym na dłuższym skrócie. Tam jak Państwo zobaczycie, to jest święty Florian. Jak gasi pożar Waszej szkoły. W 1938 roku spaliła się szkoła w Chełcach i szkołę odbudowano. Miała być poświęcona 31 sierpnia 1939 roku, ale już była mobilizacja. To już ksiądz nie zrobił poświęcenia. 2 września zrobił pierwszą komunię świętą, to ludzie mówili, że tutaj stało pełno wozów i wszyscy uciekali. Niestety poszli nad Bzurę, gdzie były dopiero duże dala. Ja wiem, proszę Państwa, no ale to tak jest. Tam ten witraż robiliśmy po koronacji Matki Boskiej, dlatego tam z tyłu za świętym zobaczycie kamień łyński, bo został utopiony w rzece na terenie dzisiejszej Austrii i z tyłu jest taka wizja waszego placu koronacyjnego, potem w wielkim skrócie Państwu pokażę. Tu jest święta Franciszka, bo kaplica, którą mamy tam grobową, też pokażę, jest podjęte zwaniem Franciszka Koraj Gołębosa. Zbudowała pieczarną kaplicę dla swoich zmarłych, właścicieli Żydowa. I chociaż Żydów należał najpierw do pani Cysterek, to Państwo wiecie, że to było wielki plac, do pani Cysterek, to należał, potem mieli jezuici Żydów, potem, no nie wiem, czy to Prusacy wydali, bo to byli Państwo, ona była katoliczka, ale za nowszych placów, którzy byli Państwo w budowie, byli protestantami, ale bardzo dobrze odnosili się i do kościoła katolickiego, i w czasie wojny w ich ogrodzie było ślubowanie harcerzy, że będą walczyli po Polsce do samego końca. U Fultów sobie wyobraźcie. I w tym dostał wezwanie do wojska, to poszedł sobie w Warszawie obcym się kierował, żeby nie strzelać do Polaków. No ale potem tak go rozstrzelali, inni zakładnicy są na siebie, bo Kalisza polegają
rozstrzelali. Jeden z takich ewidentnych cudów to było, jak pierwszych zakładników wzięli i tutaj ludzie już tak się rzekli, modlili i wszyscy szczęśliwie zakładnicy wrócili. Także to było taki znak, o którym no, pierwszy cud, jaki tu ludzie wybiegają, to jest ten. Drugi, 8 września, no to już było, bomby leciały i tak dalej, od pustuszny było, bo to ze względu mówiliśmy na koronację Matki Bożej, to właśnie Matkę Bożą siedną. Jest największa uroczystość tutaj.